Szanowni Państwo, witam Państwa serdecznie. Otwieram na wniosek Pana Wójta zwołaną przeze mnie nadzwyczajną 20. sesję Rady Gminy. Witam serdecznie pracowników Urzędu Gminy, koleżanki i kolegów radnych. Witam serdecznie mieszkańców zgromadzonych przed odbiornikami. Szanowni Państwo, pozwólcie, że zacznę może nietypowo. Wczoraj minęło 30 lat, odkąd zostały powołane samorządy do życia. 30 lat temu odbyły się wybory, w których wyłoniono pierwsze rady gminy i władza została na terenach gmin, miast, powiatów, gmin głównie i miast przejęta przez radnych, mieszkańców, wyłoniono nowych wójtów i burmistrzów. Tak też się stało u nas. Szereg kolegów i koleżanek, których znam, którzy zaczynali wtedy, bo ja też rozpoczynałem pierwszą kadencję wówczas. Dzisiaj już z nami nie ma i proszę Was o powstanie, o uczczenie minutą ciszy tych, którzy odeszli. Dziękuję bardzo. Planowane przeze mnie i przez Pana Wójta uroczystości miały wyglądać zupełnie inaczej. Natomiast no to, co się stało w Polsce, ono po prostu spowodowało, że nie możemy zrobić to, co żeśmy sobie zaplanowali. Ale pozwólcie, że dwa zdania. Odbyły się wybory. Nowym wójtem został Pan Jerzy Nowacki. Pierwszym przewodniczącym Pan Edward Żerko. Dzisiaj patrzę na tą salę. Kilku z Was, oprócz mnie, jest spadkobiercami kontynuacji rodziców, wujków, bo część przejęła jakby tradycję i kontynuuje dalej. Pierwszym radnym również był Pan Tyma, Pan Kucharski. Dzisiaj Wy reprezentujecie tutaj jakby jego. Były to wspaniałe czasy. Była ta chęć, werwa. Było to po ciężkich, trudnych czasach. Aczkolwiek też one miały swoje uzasadnienie. Przejmowaliśmy wtedy władzę. Wybraliśmy własne, sami żeśmy ją stworzyli. I szło to w bardzo dobrym wymiarze i uważam do dzisiaj, że to, co się stało wtedy, to, że wybranie samorządów to jest najlepsza rzecz, jaka się udała w polskiej demokracji od 30 lat. To wszystko do dzisiaj się kontynuuje. I pozwólcie, że tak po kolei, Panie Wójcie, na Pana ręce, dla wszystkich Pana i Pana poprzedników, wyrazy podziękowania za te 30 lat samorządu, za zmiany, jakie się zmieniły w tej naszej gminie. To, co żeśmy stworzyli, proszę przyjąć od nas wszystkich. Pani sekretarz, Pani skarbnik, na Pani ręce pozwoli Pani, że przekażę dla wszystkich pracowników Urzędu Gminy, z którymi ja miałem przy okazji spotykać się przez 30 lat, ale większość z nas spotyka się na co dzień. Za to, że nie tworzycie barier, że jeżeli jest jakaś trudna sytuacja, to rozpatrujecie sprawy na bieżąco, tak po ludzku, gdzie mieszkaniec jest tutaj petentem, którego znacie po prostu z dnia na dzień. Spotykaliśmy się już przecież od lat szkolnych i po prostu traktujecie to jako normalne, nie blokujecie. Wam, koledzy i koleżanki, dla wszystkich Waszych poprzedników, ale też i naszych sołtysów, którzy dzisiaj z nami nie są, ale też dla mieszkańców, dla tych, którzy brali czynny udział w tych zmianach, wszystkich stowarzyszeń w imieniu swoim, Pana Wójta, pragnę podziękować. Szczególne podziękowania Pani Basi. 30 lat, Pani Basiu, spotykamy się na tej sali w różnych okolicznościach. Za to wszystko dziękuję. I życzyłbym sobie, żeby i Państwu, żeby to, co się w tej chwili stało, żeby ten wirus odszedł, a żebyśmy wrócili do normalnych czasów i dalej kontynuowali z sukcesem, jak do tej pory, te nasze działania. Szanowni Państwo, pozwólcie, że wrócę już do sesji. Otworzę 20. sesję Rady Gminy Sołoborzu. Chciałem Państwa poinformować, że zwołana została na wniosek wójta. Mamy do rozpatrzenia jedną uchwałę w sprawie zmiany uchwały budżetowej. Na sesji obecnie przebywa 14 radnych, co stanowi wystarczającą liczbę do podejmowania głosów. Szanowni Państwo, pozwólcie, że dalszą część poprowadzę na siedząco.
Uchwała nr 20 przez 118 przez 20 Rady Gminy Sołoborze z dnia 28 maja 2020 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Sołoborze na rok 2020. Bardzo bym prosił o komentarz do tej uchwały pana wójta czy panią skarbnik. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Rado, może na początku bardzo się cieszę, że Was widzę. I tak naprawdę od serca, bo prawie mija 3 miesiące, odkąd się ostatni raz widzieliśmy. I to dla mnie też jest coś nienormalnego. Od 10 lat nie zdarzyło się tak, nie było takiej sytuacji, że Rada nie zbierała się 3 miesiące. To jest coś rzeczywiście nienormalnego. I tak szczerze Wam powiem od serca, po prostu się za Wami stęskniłem. Wybaczcie, że robimy to w takim trybie, ale obiecałem Wam, że nie będę jakby w błahych sprawach zwoływał Was tutaj, ze względu też na niebezpieczeństwo, jakie no niestety jeszcze ten wirus niesie. Sprawa dzisiejszej uchwały i dzisiejszych zmian w budżecie dotyczy jakby zakończenia tematów, które toczyły się w zeszłym roku. Mówię o gazyfikacji Rokosowa, a co za tym idzie wykonaliśmy już wcześniej ogrzewanie gazowe w strażnicy OSP Rokosowo. Natomiast teraz trzeba by było jeszcze dokończyć i również ogrzewanie gazowe w świetlicy wiejskiej, tak żeby zakończyć i zamknąć całkowicie temat. Z różnych innych powodów ta świetlica powinna być również bezobsługowa, co nam to, że tak powiem, ułatwi później funkcjonowanie w tej świetlicy. I druga zmiana do budżetu, niewielka, ale jest to 2,5 tysiąca złotych na wykonanie dokumentacji projektowej na zagospodarowanie terenu nad zalewem Sidłowo. Tutaj lokalna grupa działania ma do rozdysponowania w ramach takiego projektu 3 grup lokalnych dla każdej gminy po 30 kilka tysięcy. My z tego skorzystaliśmy. Będziemy budować dużą wiatę w związku z tym, że na tej wysepce, na zalewie wędkarskim w Sidłowie bardzo często odbywają się najróżniejsze zawody, ale przede wszystkim miałem tu na uwadze zawody dla dzieci niepełnosprawnych, które co roku organizowane są. No nie wiem, czy w tym roku będą, bo jakby nie spotykaliśmy się jeszcze z organizatorami, ale dla mnie były to zawsze bardzo fajne zawody i tam zawsze mieliśmy ten problem namiotów, ale i też terenu, ponieważ obok tej wiaty powstanie również bardzo duży teren wybrukowany, tak żeby dzieci nie miały problemu z wózkami, tak żeby opiekunowie też mogli sobie swobodnie przemieszczać się, poruszać się wokół tego miejsca. Dlatego mówię, zabezpieczamy kwotę dosłownie 2,5 tysięcy złotych na dokumentację. Pozostałe 100% jest finansowane z lokalnej grupy działania na ten cel. W przyszłym roku prawdopodobnie będzie bardzo podobny wniosek i zawnioskowałem, żebyśmy... Oczywiście chciałbym to jeszcze później z Wami przedyskutować, ale moja propozycja jest taka, żebyśmy wykonali pomost pływający na jeziorze Naleśnym, taki, który będzie ewentualnie zabierany we wrześniu czy w październiku, bo on jest pływający. Rozmawiałem już z lokalną grupą działania z Drawska Pomorskiego czy z Pojezierza Drawskiego. I no, oni już mają wypróbowane, że tak powiem, pomosty, sprawdzone, dlatego chciałbym później to realizować. Ale wracając do naszej dzisiejszej uchwały, są to tylko dwie zmiany w budżecie. Większych zmian w budżecie na razie nie przewidujemy. Cóż Wam mogę powiedzieć? Wpływy tylko z 2 miesięcy są niższe o ponad 210 tysięcy złotych do budżetu gminy. Szacujemy, że te wpływy będą około 500 000 niższe, mówimy tu o udziałach, niż w zeszłym roku. Szacujemy bardzo delikatnie i Szanowni Państwo, ja mówię z duszą na ramieniu, takie informacje Wam przekazuję, ponieważ z jednej strony jest euforia, bo przechodzą nam wnioski, a z drugiej strony mamy straszny dylemat z panią skarbnik, bo siedzimy i analizujemy ten budżet dosłownie codziennie. Wszystko wywróciło się do góry nogami. Wszystkie plany, jakie, że tak powiem, były, na dzień dzisiejszy weryfikujemy praktycznie codziennie, patrząc, jakie mamy wpływy do budżetu.
no bo to wszystko na tym się opiera. Są oczywiście dobre wiadomości, bo przeszedł nam kolejny wniosek, już drugi wniosek na sprzęt komputerowy dla dzieci, które w sposób zdalny wykonują nauczanie. Dla dzieci, ale również nauczycieli. I pierwszy wniosek był na 45 tysięcy, otrzymaliśmy te 45 tysięcy, zakupionych było 18 komputerów. Drugi wniosek przeszedł nam teraz na 54 tysiące 900 zł, będzie tam zakupionych 19 komputerów i 3 tablety dla dzieci. Nie chcę mówić, że z automatu, ale no, niestety również zdarzyło się, że subwencja oświatowa zmalała nam o 23 tysiące zł. Więc no, widzimy, że te wpływy są niższe. Duży ukłon dla naszych przedsiębiorców. Są bardzo elastyczni, nie odczuwają aż tego tak bardzo mocno. Na początku niektóre zakłady miały trochę problemy, ale widzę, że powolutku jakby z tego wychodzą. Nie ma, i tu chyba jest też nasz taki plus, nie ma olbrzymich zakładów, które nagle stanęłyby i spowodowałoby to bardzo duże tąpnięcie, na przykład w postaci wpływów do budżetu z podatków. Więc tutaj jakby tego zagrożenia nie ma. Największe zagrożenie, czy największy spadek dochodów jest teraz spadek na udziałach, to co otrzymujemy z budżetu państwa, więc tutaj obserwujemy jakby duży minus. Jeżeli mi pozwolicie, to ja już może po tej uchwale chciałbym wam króciutko streścić, co się mniej więcej wydarzyło od tego 12 marca, bo tak naprawdę wtedy chyba dla nas wszystkich czas się tak chyba trochę zatrzymał, tak, bo można to tak nazwać. A teraz, jeżeli mogę was prosić, to bardzo was proszę o przychylenie się do tej uchwały i w późniejszym czasie chciałbym też omówić kilka dosłownie kwestii, bo mówię, nie widzieliśmy się dawno, 3 miesiące. Co prawda nie było żadnych wyjazdów moich, żadnych spotkań. Jedyny wyjazd to był do Urzędu Marszałkowskiego i to było dosłownie tydzień temu, dotyczące jednego z wniosków, który nam przeszedł, ale chciałbym to omówić w dalszej części. Dziękuję bardzo, panie wójcie. Czy w związku z przedstawionym przed chwilą projektem uchwały i z wyjaśnieniem pana wójta są jakieś pytania lub uwagi? Skoro nie widzę, przystępujemy do głosowania. Szanowni państwo, kto jest za przyjęciem uchwały, zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest za? Kto się wstrzymał? Kto jest przeciw? W głosowaniu udział brało 14 radnych, 14 było za. Stwierdzam, że uchwała przeszła jednogłośnie. Dziękuję państwu serdecznie. Proszę państwa, no, była prośba pana wójta, ja się do niej przychylę. 15 minut, panie wójcie. Szanowni państwo, tak jak już powiedziałem, od 12 marca rozpoczął się ten trudny czas, trudne czasy nieszczęsnego koronawirusa. Przechodziliśmy kolejne etapy jakby tej pandemii, która nas dosięgnęła. Etap zamknięcia szkół, urzędów, zamrożenia tej gospodarki. To był taki chyba etap, w którym wszyscy byli w szoku. Potem to, co mi utkwiło w głowie, to był drugi etap wydzierania sobie i zdobywania środków do dezynfekcji, środków ochrony osobistej. I to był też bardzo trudny czas. Ja trochę dziwię się, że robi się jakąś burzę medialną, czy maseczki miały atesty, czy nie miały atesty. Ja pamiętam te czasy. I tak naprawdę łapało się, co było na rynku i próbowało się cokolwiek działać. Nikogo nie chcę oskarżać, nikogo nie chcę bronić, ale był to bardzo trudny czas. Dla nas, samorządowców, też był bardzo trudny czas, ponieważ pamiętam, jakie mieliśmy dylematy, komu zabezpieczyć te materiały, a komu nie zabezpieczyć. Staraliśmy się pomagać również dla szpitala w Połczynie Zdroju, staraliśmy się pomagać również dla policji w Świdwinie, ponieważ tak naprawdę wtedy to tych materiałów nie było na rynku i dzisiaj mówienie o czymś, czy coś było potrzebne, czy nie było potrzebne, no żebyśmy nie byli mądrzy po szkodzie. I ja myślę, że ten temat w ogóle nie powinien być ruszany, ponieważ przeszliśmy pierwszy raz chyba niektórzy w życiu coś takiego jak taka pandemia. Potem było wprowadzenie właśnie tego obowiązku noszenia maseczek. Nie mi też sądzić, czy on był potrzebny, czy nie. Udało nam się zabezpieczyć mieszkańców te maseczki.
Tu dziękuję serdecznie za zaangażowanie sołtysów, niektórych radnych, moich pracowników, którzy rozdysponowali te maseczki. I tu mówię, staraliśmy się, żeby były to maseczki produkowane też przez lokalnego producenta, tak żeby no, tak naprawdę te pieniądze gdzieś zostały na naszym terenie, żeby w ramach zwolnień z podatków czy w ramach innych działań zamiast tego typu mogliśmy wykorzystać pracodawcę, mogliśmy też dać pracę ludziom, którzy tam pracują. A mieszkańcom te maseczki, myślę, że w miarę sprawnie to poszło. Z tego co kojarzę, to najpóźniej do wtorku, czyli dwa dni po ogłoszeniu obowiązku noszenia maseczek, te maseczki były już na terenie całej gminy. Teraz weszliśmy już w etap takiego luzowania tych obostrzeń i tu znowu słyszę warto, nie warto, trzeba, nie trzeba, a może uważać. Powtarzam jeszcze raz, no jesteśmy chyba po raz pierwszy w życiu w takiej sytuacji i tak naprawdę jest tu wiele wątków całej tej pandemii. Oprócz zdrowotnych są również ekonomiczne, są również społeczne. Jest to trudny temat, dlatego tym bardziej powiem wam, że czasami już wyłączam telewizor, żeby tego wszystkiego po prostu nie słuchać, tej całej awantury i wojny, bo myślę, że powinniśmy się skupić na tym, jak to zwalczyć, jak ewentualnie, no niestety, chyba tak jak mówiłem już coraz częściej epidemiolodzy, nauczyć się z tym żyć, aniżeli skupić się na tym, jak komuś dokopać, bo i takie niestety sygnały są. Tak jak już powiedziałem, jeżeli chodzi o tą kwestię ekonomiczną, do budżetu gminy z dwóch miesięcy, za miesiąc marzec i za miesiąc kwiecień, bo za maj jeszcze nie mamy tych udziałów, bo będą 8 czerwca, obniżone jest o około 208-209 tysięcy. Dla nas jest to no, dosyć bolesne, no, powiedziałbym bardzo bolesne, ponieważ jak sami Państwo widzicie, w tym roku już skończyliśmy ten drugi etap chodnika w miejscowości Słowieńsko i tutaj duże słowa podziękowania dla Pani Radnej, wiele przeszła, wiele nerwów ją to kosztowało, ale tak to już jest, jak się nic nie robi, to ludzie krzyczą, a jak się coś zrobi, to krzyczą dwa razy mocniej. My się już chyba do tego przyzwyczailiśmy, natomiast cieszę się, że udało się to wykonać. Do około połowy czerwca, również rozmawiałem z wykonawcą, do około połowy czerwca będzie oddana do użytku już droga Sidłowo-Krzecko. Dzisiaj po właśnie sesji Rady Gminy mamy jeszcze Radę Budowy na tej drodze. Analizujemy na bieżąco, są niektóre dodatkowe wjazdy, jest gdzieś tam niewielka zajezdnia autobusowa w miejscowości Krzecko, której nie przewidzieliśmy, ale wszystko bardzo sprawnie, wykonawca dobudowuje i tutaj naprawdę też duże podziękowania dla radnych sołtysów tych dwóch miejscowości, bo bardzo mocno angażują się w tą całą budowę. Tak jak już powiedziałem wcześniej, skorzystaliśmy z tych dwóch naborów na doposażenie w komputery dla uczniów naszej szkoły. Pierwszy etap już jest zakończony, drugi etap jest w trakcie realizacji. Jeżeli nam się nie przyda teraz, myślę, że oby nie, ale jak przyjdzie taka sytuacja w przyszłości, jesteśmy przygotowani już na to i myślę, że ten sprzęt też pomoże szczególnie tym uboższym rodzinom, żeby dzieciaki mogły korzystać z tego sprzętu i internetowo mogły jakby odbywać tą naukę. W czerwcu zostanie również ogłoszony przetarg na ten punkt selektywnej zbiórki odpadów, czerwiec-lipiec. To też jest analizowane, ponieważ Związek Miast i Gmin Dożycza-Parsenty na skutek również pandemii musiał zmniejszyć zatrudnienie, a co za tym idzie, 3 pracowników zostało zwolnionych z biura Związku Miast i Gmin Dożycza-Parsenty. Ubolewam nad tym, ponieważ byli to bardzo fajni pracownicy, którzy pracowali tam bardzo długo i z każdym ze Związku Miast i Gmin Dożycza-Parsenty dobrze się współpracuje i tym bardziej trudno mi było przyjąć tą informację. Z dobrych takich dla nas informacji zostały obniżone również składki, które odprowadzamy do Związku Miast i Gmin Dożycza-Parsenty. No i też wszystkie projekty, które do tej pory były realizowane z funduszy unijnych, są na bieżąco weryfikowane, przedłużane są terminy realizacji.
przedłużane są terminy płatności. No to wszystko jakby stanęło na głowie i tak naprawdę dopiero powoli zaczynamy to wszystko układać od nowa. Więc ten punkt selektywnej zbiórki odpadów, który był przewidziany na ten rok, może się przeciągnąć do połowy przyszłego roku. Ja tylko przypomnę, że niebagatelna kwota, około 1 300 000 zł, z tego 85% będzie pochodziło z funduszy unijnych. Po pierwsze, chodzi o zabezpieczenie selektywnej zbiórki odpadów dla mieszkańców, włącznie z gruzem, który będzie można tam przywieźć, włącznie z bio, włącznie z przyczepkami, które będzie można pożyczyć z tego punktu, żeby skorzystać i dowieźć. Ale po drugie też przyświeca nam cel, żeby uporządkować teren wokół Urzędu Gminy i Gminnego Ośrodka Kultury, ponieważ dzisiaj stojące tutaj tak naprawdę kontenery no nie upiększają nam tego terenu, ale jest to konieczne, ponieważ jak sami Państwo zobaczycie, te kontenery są cały czas puste. I nawet jak niektórzy mówią, ciągle nam ci mieszkańcy przywożą. Szanowni Państwo, to prawdopodobnie leżałoby w lesie albo w rowie. A dzięki temu, że te kontenery są, te śmieci, te meble są w tych kontenerach. I ja patrzę przez ten pryzmat, że tak naprawdę czy leśnicy, czy my nie mają tego problemu później w lesie. Chociaż niestety obserwujemy, że zdarzają nam się również śmieci w lesie. Dwa z takich przypadków zostały już złapane. Czy sprawcy zostali złapani i powiem, nie są to mieszkańcy naszej gminy, są to mieszkańcy nawet ościennych powiatów, którzy takie śmieci po drodze po prostu wyrzucają. Na szczęście, tak jak powiedziałem, zostali złapani i surowo również, mam nadzieję, ukarani. 8 czerwca, i to jest bardzo ważna wiadomość dla chyba naszej całej gminy, 8 czerwca rozstrzygnięty zostanie przetarg na budowę drogi Sławoboże Mysłowice Powalice Rymań. Coś, co się ciągnie już bardzo długo, ale coś, co no, tak naprawdę na naszych oczach się finalizuje. Droga przewidziana jest na budowę przez 5 lat. Ja sam osobiście miałem telefony od wykonawców, którzy pytali się, czy mogą tą drogę wykonać w ciągu 2 lat. Ale płatności będą w ciągu 5 lat. Chodzi o logistykę, żeby po prostu co roku nie przeciągać całego zaplecza, żeby wykonać kawałek drogi, tylko wykonać to w całości, jednorazowo i jakby zamknąć temat. Ale płatności tylko i wyłącznie mogą być w ciągu 5 lat. Taki jest harmonogram w Urzędzie Wojewódzkim. Tu również analizujemy, ponieważ jak sami Państwo wiecie, jest wkład gminy w tą drogę. Ja od tego nie uciekam, ponieważ no, było to marzenie wielu radnych, wielu sołtysów, przede wszystkim z tych miejscowości, które ta droga dotyczy, ale mówię, że będzie ona nam służyła wszystkim, ponieważ sami dobrze wiecie, że to będzie bardzo dobry skrót do miejscowości Rymań, a co dalej, co za tym idzie potem na 6 i do Szczecina, ponieważ gros mieszkańców właśnie tamtędy jeździ. Tym bardziej cieszę się, że powolutku finalizujemy ten temat i zaczynamy, mam nadzieję, że zaczniemy go realizować już w czerwcu. Tu duży ukłon w kierunku powiatu, ponieważ no, powiat też jest w trudnej sytuacji finansowej. Też te wpływy są obniżone. U nich chyba nawet jeszcze bardziej niż u nas, ponieważ bardziej są uzależnieni od pieniędzy państwowych, a mniej od wpływów własnych. Więc tym bardziej wielkie słowa podziękowania i uznania dla zarządu i dla Rady Powiatu Świdwińskiego. Otrzymaliśmy, i tu mam taki, wiecie, teraz mocny dylemat, ponieważ otrzymaliśmy dofinansowanie na drogę Powalice Kolonia. Mówimy o tym kawałku kilometra z płyt Jumbo, pierwszym etapie budowy drogi, która ma 2,6 km. A otrzymaliśmy to dofinansowanie, wielkie, niewielkie, w okolicach 22-23%, z tym, że wiem, że niektóre gminy wycofują się już z tego programu Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych w Urzędu Marszałkowskiego. Co za tym idzie, ta pula będzie zwiększona na dofinansowanie dla pozostałych gmin, bo kwota się nie zmienia, ale ona jest rozkładana wtedy na wnioski, które pozostają. Ale mamy ten dylemat, bo tak jak Wam powiedziałem, no, siedzimy na bieżąco z Panią Skarbnik.
próbujemy gdzieś to upchać, bo bagatelna, niebagatelna kwota, ale jest to około 300 tysięcy, które musi być wkładu własnego gminy. Droga szacowana jest na około 570 tysięcy, aczkolwiek powiem Wam, że analizując przetargi, które teraz odbywają się na drogi, no to w zeszłym tygodniu w piątek miałem informację, że w jednej z gmin był przetarg na drogę około 4 milionów złotych wartość kosztorysowa. Stanęło około 12 oferentów i droga zostanie zrealizowana, wykonana za 2 miliony 200. Tak mniej więcej teraz przetargowo te ceny idą w dół. Wykonawcy szukają zleceń. Dlatego też myślałem sobie, że być może ta droga rzeczywiście po przetargu pójdzie w dół. No jest tu oczywiście jedno zagrożenie. Jakie będzie wykonanie tej drogi za taką kwotę? Ponieważ wszystko aż tak nie poleciało 50% w dół. Ale słyszę też, że wykonawcy czy firmy budujące chcą po prostu się utrzymać na rynku i próbują zabezpieczyć sobie chociaż jakby funkcjonowanie bieżące. Już nie mówię o jakichś zyskach, ale o funkcjonowaniu bieżącym. Zatem tu mamy, tak jak powiedziałem, dylemat. Siedzimy, uwierzcie mi, nad budżetem i analizujemy, ponieważ no my też tniemy, bardzo mocno tniemy i wczoraj, jak pan przewodniczący powiedział, mieliśmy 30. rocznicę samorządów. Był to również Dzień Samorządowca. No i dla mnie to też taka przykra chwila, gdzie musiałem poinformować moich pracowników, że ze względu na to, że mamy taką, a nie inną sytuację, nie będzie żadnych nagród i nie będzie gratyfikacji, ponieważ jakby zaczynamy oszczędności od siebie, tak? I no, pracownicy naprawdę pracują bardzo intensywnie, bo przechodziliśmy również etap w Urzędzie Gminy teraz poprzez tą epidemię dyżurów 24-godzinnych, gdzie dyżurowaliśmy i jakby nocowaliśmy w Urzędzie Gminy. Jest to dla mnie tym bardziej trudna sytuacja, bo wiem, że dawali z siebie wszystko, ale tak jak powiedziałem, jest to naprawdę bardzo trudna sytuacja finansowa. Bardzo Was proszę o wyrozumiałość, bo tak jak powiedziałem, wszystkie plany stanęły trochę na głowie i my analizujemy to wszystko od początku. Pewnie więcej powiemy już w okolicach 26 czerwca. Tutaj taka prośba do Was i ukłon. Chciałbym, żeby ta sesja absolutoryjna odbyła się w normalnym terminie, mimo że mamy przedłużoną możliwość przedłużenia tego terminu sesji absolutoryjnej. Mamy już jakby podsumowanie zeszłego roku, tu dzięki pracy Pani Skarbnik w normalnym terminie został złożony do Regionalnej Izby Obrachunkowej dokumenty, więc chciałbym, żebyśmy spotkali się pod koniec czerwca i wtedy szerzej, może przed sesją, spotkali się na komisjach. Ja chciałbym Wam też pokazać, jak wygląda sytuacja i ewentualnie wtedy zastanowilibyśmy się, w którym kierunku pójdziemy. Nie mamy dużych możliwości, nie chciałbym znowu zadłużać gminy. Mamy oczywiście pewne oszczędności, o których, jak to Pani Skarbnik zawsze fajnie ujmuje, my o nich nie pamiętamy i one gdzieś tam sobie leżą, bo nie sposób pozbyć się rzeczywiście tych pieniędzy, a potem no nie jesteśmy w stanie przewidzieć, co będzie we wrześniu, w październiku. Czy rzeczywiście nie będzie drugiego etapu, czy nie będzie drugiej fali tego koronawirusa. Zatem wolałbym teraz, żebyśmy podeszli do tego bardzo, bardzo ostrożnie. I tak jak Wam powiedziałem, naprawdę, uwierzcie mi, analizujemy to, jak wyglądamy finansowo. Na dzień dzisiejszy te wpływy są bardzo obniżone i zastanawiamy się, jak z tej sytuacji właśnie wyjść. Bo to nie jest prosta sytuacja, nie jest proste rozwiązanie tej sytuacji. Tu informacja dla mieszkańców, którą tak już na koniec chciałbym powiedzieć. Od 1 czerwca uruchamiamy świetlice dla przedszkoli. Jeżeli któryś z rodziców będzie miał problemy z dzieckiem, ponieważ będzie musiał iść do pracy, rozumiem to, gospodarka jest już coraz bardziej rozluźniana i rzeczywiście nawet w Urzędzie Gminy mamy takie sygnały, że po prostu rodzic ma problem. Problem z dzieckiem pod tym względem, że nie ma z kim zostawić dziecka.
Więc od 1 czerwca, od poniedziałku uruchamiamy te świetlice dla dzieci przedszkolnych. Zgodnie z rozporządzeniem również uruchamiamy świetlice dla dzieci czy zajęcia dydaktyczno-wychowawcze dla dzieci klas 1-3, ale tylko i wyłącznie dla tych dzieci, które rzeczywiście muszą, ponieważ online jeszcze nadal odbywają się dla dzieci zajęcia klas 1-3. Również zgodnie z rozporządzeniem do niedawna tylko klasy 8, ale teraz już od klas 4 do klas 8 uruchamiane są konsultacje czy korepetycje, konsultacje, tak? Od poniedziałku, z tym, że te konsultacje są tylko i wyłącznie po uzgodnieniu tego ze szkołą, z dyrektorem. Tutaj bardzo proszę śledzić stronę internetową szkoły, tam będą wszystkie informacje przekazywane przez dyrektora. Od pierwszego również uruchamiamy transport dzieci. Mówimy o bardziej transporcie publicznym, mówimy o PKS Gryfice, którzy jakby odmrażają i z powrotem ruszają z kursami. Z tym, że będzie to transport w okolicach między godziną 7 a 8 i tu wszystkie informacje również zostaną rozesłane, bo my na bieżąco to wszystko analizujemy. Przewoźnik musi zabezpieczyć autobusy zgodnie z obowiązującymi przepisami, rozporządzeniami. I między godziną 12 a 13. I takie kursy będą wykonywane. Dzieci, które na przykład przyjadą na konsultacje, bo konsultacje będą przewidziane od godziny 8 do godziny 10, to będą odwożone busami, na przykład busem gminnym o godzinie 10. Jeżeli będzie taka potrzeba, mówię tutaj znowu, bardzo proszę o zachowanie środków ostrożności. Jeżeli nie ma takiej potrzeby, żeby dziecko przyszło do szkoły, czy uczestniczyło w tych konsultacjach, bardzo proszę, żeby pozostało w domu, żeby nadal nauka odbywała się zdalnie, ponieważ my tak naprawdę nie wyszliśmy jeszcze z tej pandemii i chciałbym, żeby tak jak do tej pory, żeby nie było żadnego przypadku zakażenia na terenie gminy Sławoboże, bo do tej pory odpukać nie mieliśmy takiego przypadku. I tutaj na koniec już wielkie podziękowania, słowa uznania dla mieszkańców. Naprawdę staraliśmy się rzeczywiście utrzymać w ryzach. Dziękuję serdecznie. Wymagało to naprawdę często dużej ilości wyrzeczeń, ale myślę, że warto było. I tak jak dzisiaj, wybaczcie mi, że nie robimy tej sesji online, ale strasznie nie lubię tych bezdusznych urządzeń, gdzie widzimy się tylko w ekranie i bardzo sobie cenię te spotkania właśnie takie na żywo. Dziękuję Wam serdecznie i jeszcze raz bardzo proszę, przestrzegajmy tych zasad, mimo że już słyszymy, że od soboty tych maseczek nie będzie trzeba, zachowujmy te odległości i tam, gdzie jest taka potrzeba, mimo wszystko nośmy te maseczki. Ja przychylam się do tej prośby ministra zdrowia, bo to jest nasze zdrowie. Myślę, że wielu z nas teraz przewartościowało swoje życie i troszeczkę inaczej do tego podchodzi. Życzę przede wszystkim zdrowia. Dziękuję Wam bardzo. Dziękuję Panie Wójcie. Szanowni Państwo, koleżanki, koledzy. Jeśli chodzi o związek, były takie sugestie, docierały do związku miast gminy, że pacjenty, część członków związku na składkę, a nie uczestniczenie w programach, chciało się wycofać po prostu ze związku, więc związek dopasował, zmienił się, nie zmienił zadań, będzie te zadania dalej realizował w trochę mniejszym okrojonym składzie. Składka została zmniejszona po to, żeby po prostu dalej podtrzymywać tą rolę związku, ponieważ związek zrobił w historii dosyć dużo samorządów, dużo dobrego, tak? Chociażby modernizacja wody i ścieków, często krytykowana, aczkolwiek gdyby nie to, to by dzisiaj tego nie było. Więc i dużo, dużo innych rzeczy, wystarczy patrzeć na naszą gminę, słowo Boże, nie będę tu już wymieniał i zanudzał. Ale związek dopasował się do nowych realiów, po prostu przeorganizował swoją pracę, wyszedł naprzeciw, bo zdajemy sobie sprawę w związku też, że samorządy przejmą na siebie też znaczną część, a samorządy, patrzcie, my przejmiemy na siebie znaczną część kłopotów z koronawirusem, tak? Dochody będą coraz mniejsze, one nie będą, bo tak naprawdę odpis z CIT-u
on dopiero się ukaże za miesiąc, za dwa, taki realny. Dopiero teraz następują masowe zwolnienia w przypadku na przykład Kołobrzegu, uzdrowisk, restauracji. Kto śledzi prasę, to widzi, telewizję, są protesty, tak? Niektóre zakłady gastronomiczne czy hotele ograniczają zatrudnienie, a niektóre całkowicie likwidują swoją działalność, więc te odpisy z tych podatków dopiero do nas dotrą. Tak kwoli rozsądku dla wszystkich mieszkańców i do przemyślenia. Jak mieliśmy 100 osób zarażonych dziennie, to zamknięto całą gospodarkę. Praktycznie cały kraj. I słuszny to był kierunek, patrząc z perspektywy czasu. Dzisiaj mamy 400 osób dziennie i my tą gospodarkę szeroko próbujemy otworzyć. Warto byłoby obejrzeć wczorajszy program telewizyjny z jednej z gmin, nie pamiętam nazwy, to przepraszam, gdzie wypowiadał się wójt. W dobrej wierze otworzył przedszkole. W dobrej wierze. Zorganizował wszystko. Wydawało się, że nie ma już, no nic, nie może nic zaskoczyć. Nagle się okazuje, że pani, która sprzątała, była zarażona. 17 dzieci przyszło. Miała z nimi styczność, bo to były dwa oddziały. I się okazuje, że wszyscy rodzice, wszystkie dzieci, wszyscy nauczyciele i wychowawcy, wszyscy pracownicy są już pod kwarantanną, tak? Bo ten przypadek zarażenia przez tą panią został potwierdzony. Więc naprawdę, jeżeli ktoś nie musi, bo ja po prostu przyglądam się, w własnym domu mam dzieci, więc wiem, jak to wygląda. Wprawdzie to jest uczelnia, czy to jest szkoła średnia, ale jeżeli mamy klasę, u nas to są mniejsze klasy, może 20-osobowe, ale jeżeli troje dzieci z takiej klasy 1-3 przyjedzie do szkoły, a pozostałe zostają w domu, prawda? To co, ten nauczyciel prowadzi zajęcia i tu? Nie, no on będzie, więc lepiej, jeżeli moim zdaniem, to jest moje zdanie jako rodzica, jeżeli nie musimy, a mamy możliwości opieki nad dzieckiem, to pozostawmy jeszcze ten czas, niedługo będą już wakacje, a po wakacjach myślę, że będzie więcej wiadomości pozytywnych i będzie to bardziej możliwe do jakby sprawdzenia i do otworzenia się już na szeroko, mając do dyspozycji więcej danych. Dzisiaj tutaj przed sesją nawet nie zdążyłem z panem wójtem porozmawiać na ten temat. Krążą opinie, że chcemy zamknąć przedszkola całkowicie. Nieprawda. Nie wiem, skąd taka informacja dociera do mieszkańców. Pewne jakieś reorganizacje będą, ale u nas do tej pory w ciągu kilku lat każdy rodzic miał prawo i miał możliwość zapisania dziecka bez kolejki i tak dalej pozostanie. W jakiej formie to będzie działało, no to pewno będziemy też dyskutować. Natomiast nikomu nie zabronimy nigdy, żeby dziecko mogło uczęszczać do przedszkola. Mam nadzieję, że w normalnych czasach. Jeżeli ktoś z państwa ma pytania do wójta, bo jest ten czas takiej możliwości, to bardzo myślę, że pan wójt odpowie. Tak, oczywiście. Jeżeli jest taka potrzeba. Proszę bardzo, panie Darku. Panie wójcie, akurat mi się to nie podoba, będę radny, będę naciskał w tym temacie.
Sobotorzem było połączone z ścieżką drogową z innymi gminami. Cieszę się, powtarzam jeszcze raz, że droga do Romania jest objęta Polską, ale nie odpuszczajmy. Panie wójcie, nie odpuścimy. Nie odpuścimy. Proszę myśleć w tym temacie, bo jest to naprawdę niestety fajną gminą zieloną, gminą pan Połudny, tutaj mówił o próbującym pomocy. Bardzo fajny pomysł z tym wielkim leśnym. Tego nam brakowało. W odpowiednim miejscu, tam na tym spadku. No sobie uzgodnimy. Ten pomost nie może być wysunięty dalej jak 2,5 metra, bo tutaj tak, wchodzą tak, przepisy. Bardzo fajny pomysł, ale proszę się pochylić naprawdę tak serdecznie nad tą ścieżką drogową. Prosiłbym pana wójta przede wszystkim o jakiś krótki komentarz w tej sprawie, czy w ogóle jest jakiś zamiar. To ja już odpowiadam. Tak, jest alternatywa i ja też nie odpuszczę tego tematu, bo mnie to też bardzo męczy, że w 2007-2008 roku jakby nie przystąpiliśmy do tego projektu szlakiem zwiniętych torów, które były realizowane przez Dorzecze Parsenty. Dochodzą mnie słuchy, że inne samorządy niestety realizują, mówię niestety, ponieważ nam jakby odmówiono realizacji ścieżek rowerowych w ramach tej perspektywy unijnej. I to będę mówił jasno i wyraźnie. Nasz kontrakt samorządowy, który był powiat łowecki, drawski i świdwiński, to można sprawdzić. W momencie, kiedy wysłaliśmy dokumentację do Urzędu Marszałkowskiego w 2014 bądź 2015 roku, kiedy tworzona była ta perspektywa, druga perspektywa unijna, napisano nam, że ścieżki rowerowe nie są kosztem kwalifikowalnym i nie będą realizowane w tej perspektywie unijnej. Powiem o zgrozo, teraz dowiaduję się, że tak zwane ZIT-y, czyli Koszalin, Kołobrzeg, Białogard oraz Szczecin, realizują ścieżki rowerowe w ramach tego programu unijnego. Natomiast ja teraz już nie odpuszczę, w ten sposób powiem. Rozmawiałem już z dwoma wicemarszałkami. Tworzymy właśnie mapę połączeń ścieżek rowerowych, ponieważ na dzień dzisiejszy nie są realizowane. No i tutaj się złapałem, znaczy ugryzłem w język, ale nie powinny być realizowane ścieżki rowerowe donikąd. Ugryzłem się w język, ponieważ Społczyna, ta ścieżka rowerowa skończyła się w polu, tak? A znowu założenia były takie, że nie powinno realizować się takich ścieżek. Nie chcę wchodzić w szczegóły, dlaczego ona była zrealizowana. Możemy sobie porozmawiać za kulisami, tak? Ponieważ to są już takie troszeczkę dziwne rozgrywki, których ja powiem szczerze, będąc 10 lat w samorządzie, nie rozumiem. Ale do czego zmierzam? Tu fajna utworzyła się inicjatywa ze Świdwina. Radny powiatowy, były dyrektor liceum Wójcik, pan Wójcik. Byliśmy już na dwóch spotkaniach z nadleśniczym Świdwina, Rafałem Grzegorczykiem. Mieliśmy również spotkanie wspólnie z księdzem Tarniowym ze Świdwina, ponieważ jest taka koncepcja, żeby zrobić ścieżkę rowerową drogami leśnymi ze Sławoboża, ale tu przy współpracy z Lasami Państwowymi i z powiatem świdwińskim, ze Sławoboża do Bystrzynki i do Świdwina. A druga, bo to nie może się znowu łączyć z niczym, tak? Czyli nie może iść tylko do Sławoboża. A druga koncepcja, która będzie w to wpisana, to właśnie jest Sławoboże, Mysłowice, Powalice, Rymań. Dlaczego mówię o tym? Ponieważ taką koncepcję będziemy chcieli złożyć do Urzędu Marszałkowskiego jako gotowy projekt do realizacji na przyszłą perspektywę, przepraszam, trzecią perspektywę unijną. Mam nadzieję, że dzięki temu, że to nie tylko ja, ale gmina Świdwin, gmina Rymań, powiat świdwiński i gmina Połczyn-Zdrój zaangażuje się w to, ponieważ jakby też przedłużeniem tej ścieżki ze Świdwina będzie połączenie się ze ścieżką do Połczyna-Zdroju, tym kawałkiem, który już powstał, byłym traktem kolejowym. Stworzy to taką całość, czyli połączymy to, o czym mówię od wielu lat, pan przewodniczący o tym bardzo dobrze wie, czyli połączenie morza z jeziorami, z Pojezierzem Drawskim. Mam nadzieję, że nam się uda i zrealizujemy ten projekt, ale uwierzcie mi, te rozmowy są naprawdę bardzo, bardzo trudne i cieszę się teraz, że mam właśnie takich sprzymierzeńców, zapaleńców rowerowych, też w postaci radnych powiatowych czy innych ludzi, którzy mi pomogą. Także nie, ten temat nie jest odpuszczony.
to bardzo dobrze, że my mamy już dokumentację techniczną, bo to jest jakby podstawa do tego, żeby negocjować czy rozmawiać z Urzędem Marszałkowskim. Do tej pory nawet tej dokumentacji nie mieliśmy. Przepraszam was. Nie mieliśmy tej dokumentacji, zatem jak jechałem i rozmawiałem, to tylko słyszałem, dobrze, dobrze, panie wójcie, no macie ładną koncepcję, no i co dalej. Tak? Natomiast jak jest gotowy projekt, to rzeczywiście mamy już ten argument w ręku i to bardzo duży. I tutaj naprawdę zobowiązuję się, że będę w tym temacie bardzo, bardzo mocno działał. Dziękuję. Czy są jeszcze jakieś pytania? Tak. I tam tak naprawdę ja ostatnio jechałem koło tej drogi Trzeby, że przyszedłem sobie trasę, która jest liczymy tak jakby. Ja nie trzeba do pracy, tak jakby można by połączyć jakąś trasę, my samochód. Tam to tak naprawdę nic nie wiem, trzeba by to troszkę trwać, ta ścieżka byłaby do przejazdu takim naszym własnym układem, więc jeżeli by się wybrała wyłonić, że może troszkę wakacji chciała się zająć, to naprawdę jest kwestia dwóch tygodni i ten odcinek mógłby być przejazd na to, może też to jest. Czyli wracając do ścieżek, to ja uważam, że naturalną ścieżką rozwoju, tu się będę miał jakby odmienne zdanie, jest właśnie torowisko, tak? Tym bardziej, że tam jest szlak i jezioro i tak dalej. I to jest naturalne, tu jesteśmy 100% właścicieli gruntu i tu powinniśmy... Zdziwiłbym się, jakby pan przewodniczący powiedział inaczej. I tu powinniśmy tą ścieżkę od samego początku projektować, łączyć ją na wysokości Gościna, stamtąd odchodzi ona na Karlino, na Kołobrzeg, na Rymań, więc w każdą stronę i tam jest, to jest najlepsze naturalne połączenie. I tu nie ma wojny, przepraszam, tu powiem tak kolokwialnie, z niczym, tu jesteśmy przede wszystkim właścicielem 100% gruntu. I tutaj jest najmniejszy nakład, jeśli chodzi o wykonanie, bo podbudowa już jest zrobiona, wystarczyłoby tylko to utwardzić powierzchniowo. I ona jest wpisana jakby naturalnie się wpisuje. Ale też państwu powiem, że ostatnio, mimo tego koronawirusa, to też przypominam, że upominają się o swoje prawa mieszkańcy wybudowy. Upominają się zdecydowanie o swoje prawa i za chwilę pewno dotrze do nas też pismo od mieszkańców po byłym Państwowym Gospodarstwie Rolnym w Sławobożu, po bazie na przebudowę drogi. Nie wspomnę skromnie, że za chwilę też pewno mocniej uderzą mieszkańcy Rokosowa z drogą osiedlową, bo to jest jedyne osiedle, które nie ma drogi, a wygląda na stanie strasznym. Więc tych problemów będzie coraz więcej. Pewno jest w każdej jeszcze innej miejscowości. Jakieś tam problemy będą. No i niestety, ale to my musimy rozważyć, co jest bardziej potrzebne, czy droga do życia, czy ewentualnie da się pogodzić też finansowo ze stworzeniem tych pewnych rzeczy. Ale przede wszystkim na naszych barkach spoczywa zapewnienie dostawy wody, ścieków, odbiór śmieci i zresztą, o ile dobrze pamiętam, we wrześniu jest zaplanowana podwyżka też dla nauczycieli, on nikt ją nie odwołał, a w budżecie państwa ubyły pieniędzy, nie wiem dlaczego, na oświatę, tego nie potrafię zrozumieć, bo nawet samej podwyżki moim zdaniem, to jest moje liczenie, ja jestem zawsze, mogę się pomylić, to nie powinno być przynajmniej ta subwencja mniejsza, prawda? Ona powinna, ja wiem, że uczniów może ubyło, może coś, ale ta subwencja uwzględniająca podwyżkę powinna być przynajmniej równa, ale tutaj jeszcze ubywa, więc tak naprawdę trzeba mądrze pomyśleć, jak to zrobić. Ja oczywiście jestem za ścieżkami rowerowymi, tylko że mamy cały szeroki aspekt. Tak, w 100%. Ja wiem, że to się wydaje.
Bardzo łatwo to zabrzmiało. Normalnie chciałem wziąć łopatę i pójść to zrobić. Znaczy ja odpowiadając troszeczkę a propos... Samochody, jeszcze bym powiedział, samochody ciężarowe z tej piaskiem Pana Nowakowskiego, wszyscy wiemy, że one dobrą robią. To nie są... Ja to tylko sprostuję, to nie są samochody Pana Nowakowskiego, tylko prywatne samochody, które jeżdżą po Żwir. Ja przypomnę, obowiązuje RODO. Przypomnę, że obowiązuje... Słucham? Szanowni Państwo, ja tylko chciałbym odnieść się troszeczkę do tych słów i jak najbardziej chciałbym, żeby ta ścieżka powstała, ale jakby w mojej głowie cały czas siedzi od 2 lat, bo tak od 2 lat wałkujemy temat punktu selektywnej zbiórki odpadów. I nie mówię od parady o tym punkcie selektywnej zbiórki odpadów, bo jak się zagłębimy w specyfikację, to w specyfikacji jest tam lekka ładowarka przegubowa, którą właśnie chciałem wykorzystać do takich celów. Ona jest oczywiście wpisana tam, ponieważ będzie gruz przerzucany i tym podobne rzeczy, ale ta ładowarka w zamyśle jakby będzie miała również przystawki i koszące, i odśnieżające, i zamiatające, tak? Natomiast myślałem o tym, że ona będzie wykorzystywana do korytowania chodników, ale również do korytowania ścieżki rowerowej, patrz, utwardzania czy wyrywania, bo tam pewnie niestety, ale korzenie jeszcze już też są. Odpowiadając też na pytanie, że ona jest gotowa i kruszywo, tak, ona była gotowa w 2007 i 2008 roku. Niestety potem poszła kanalizacja, zostało to przekopane i w wielu przypadkach, powiem niestety, musi być z powrotem zagęszczone i odtworzone, ponieważ materiał, który był wierzchni, z informacji, które gdzieś tam odgrzebałem, w większości bardzo dobry materiał, został po prostu wywieziony stamtąd, bo to było bardzo dobre kruszywo. Nie mi to oceniać, to było już 12 lat temu czy 11 lat temu, teraz no, trzeba zakasać rękawy i po prostu to zrobić. Ja nie ukrywam, słuchajcie, nie od parady mówię o tym przoku, bo myślę, że wiele kwestii nam rozwiąże. No co mogę wam dzisiaj powiedzieć? Najtańsza koparka, którą trzeba by było tam zaangażować, no bo tam bez tego nie da rady. No to jest jakieś 160-180 zł za godzinę pracy, tak? Więc to tak fajnie wygląda, że wystarczy tam to zrobić i tak, tylko to są duże koszty. I to ja szacuję, że te 3 kilometry, które trzeba wykonać właśnie od momentu, od stadionu do drogi nad jezioro, czy te 5 kilometrów, 7 kilometrów gdzieś tam w kierunku Białogardu czy Rokosowa, każdy taki kilometr, no, mamy bardzo prosty przykład, płyty Jumbo, oczywiście to są 2 ślady, tak, ale to jest około 500 000 km. Myślę, że tutaj takie utwardzenie powierzchniowe w szutrówkach, nie chcę się mylić, w Lasach Państwowych 380-400 tysięcy, 300, no to jest szerokość 3,5 metrów, tu mówimy o szerokości 2,5 metrów, czyli byśmy mieli jakieś 200 tysięcy, 250 tysięcy za kilometr. Mówię o wykonaniu przez firmę. Gdybyśmy to wykonywali sami, mimo wszystko nasi pracownicy pracują, koszty również są liczone, prawda? Natomiast koszt kruszywa, oczywiście podejmę tą rozmowę z właścicielem żwirowni. Tak. I spróbuję rzeczywiście w tym kierunku coś pójść. Mnie też to boli, ponieważ sam czasami rowerem jadę nad jezioro i wiem, jak jest to niebezpieczne. Najczęściej już jadę lasami. Od tyłu i zupełnie lasami, żeby tą drogą mimo wszystko nie jechać. Jest to trudny temat, tylko słuchajcie, rzeczywiście ja na dzień dzisiejszy na przykład stoję przed dylematem, czy ruszyć ścieżkę rowerową, czy zrobić drogę po Walice Kolonia, która ciągnie nam się też już od 10 lat, bo tam są mieszkańcy, otworzyła się agroturystyka, mogą się rozwijać, a tak naprawdę w miesiącach mokrych jest tam bagnisko, rolnicy nie mogą dojechać do pól, bo to też jest ten problem, a ja jakby mówię o tym od 10 lat i kwestia priorytetów. Kwestia też dofinansowania, bo jeżeli mam jakiekolwiek dofinansowanie, to chcę z niego skorzystać. Niestety ten koronawirus spowodował, że na dzień dzisiejszy, mimo że cieszę się, że zdobyłem dofinansowanie, to mam dylemat, czy uda nam się to zrealizować. I to nie zależy od mojego widzimisię. To wszystko zależy od tego, czy w kolejnych latach uda nam się na podstawie wskaźnika zrealizować budżet.
Szanowni Państwo, na ostatnim forum skarbników, chyba sekretarzy też, nie, skarbników, firma analizująca budżety gmin stwierdziła, że w przyszłym roku optymistycznie, około 49% samorządów będzie miało problem z poskładaniem budżetu na przyszły rok. Trzeba wam też powiedzieć jasno i wyraźnie, że to, co dzisiaj się dzieje z naszymi budżetami, nie chcę tu straszyć, ale muszę wam powiedzieć, jakie są realia. To, co dzisiaj dzieje się z naszymi budżetami, będzie miało wpływ na to, co będzie w przyszłym roku i za dwa lata, ponieważ to za dwa lata brane są dane do subwencji na przykład oświatowej i wyliczane są dopiero, one są brane z 2020 roku na 2022. Więc ta cała sytuacja będzie miała wpływ na gminy, na samorządy minimum dwa lata. I to jest dla mnie dylemat, bo ja o tym wiem i powiem wam szczerze, muszę myśleć nie dziś, tu i teraz, co mamy w budżecie i jest fajnie, tylko to, co będzie za rok, za dwa. Powiecie wróżenie z fusów? Tak, poniekąd trochę jest to wróżenie z fusów, ponieważ no niestety, ale na tym też polega nasza rola, że ta trwałość budżetowa musi być tak jak w WPF-ka, tak jak w przypadku wodociągów wieloletni plan inwestycyjny, my musimy to planować na kilka lat. I powiem wam szczerze, naprawdę, ten koronawirus przewrócił wszystko do góry nogami. Staramy się jeszcze trzymać to w ryzach, żeby realizować, czy zrealizować te zaplanowane inwestycje, ale uwierzcie mi, jest coraz trudniej. Jest naprawdę coraz trudniej i to nie jest moje biadolenie, bo ja raczej nie biadolę. Ale to, co się wydarzyło, nie jest łatwe. I tak jak wam powiedziałem, więcej danych pewnie będziemy mieli w czerwcu, kiedy zrobimy sesję absolutoryjną, kiedy się spotkamy i będziemy na ten temat dyskutować. Potrzeb jest bardzo dużo, ja przyjmuję je oczywiście na barki, tylko no ja muszę to zweryfikować, a pani skarbnik musi to przeanalizować do budżetu, no bo takie są realia, bezlitosne, jeżeli chodzi o finansowanie i o budżet. Mówię bezlitosne, bo tutaj nawet gdybym się pięknie uśmiechał do pani skarbnik, to nic nie zwojuje. Zobaczcie, jaką ma kamienną twarz. Kowal zawinił, cygana powiesił. Nie, broń Boże, nie zwalam na panią skarbnik. Nie. Czy ktoś z państwa ma jeszcze jakieś pytania? Skoro nie, dziękuję za przybycie. Zamykam 20. sesję Rady Gminy. I życzę szczęśliwego powrotu do domu.